Panie doktorze, co się stało? Pierwszy raz widzę pana z takim zarostem. Cóż, jest listopad. Listopad jest urologicznym świętem. W listopadzie trwa Movember. Jest to akcja, która jest od 14 lat w całej Europie, w całym świecie, a od 3 lat coraz bardziej rozkręca się w Polsce. Akcja, która dotyczy uświadamiania mężczyzn dotyczących jego zdrowia onkologicznego. Rozmawiamy o raku jąder, raku prostaty głównie. No właśnie, bo to są te dwa szczególne nowotwory, które najbardziej są nagłaśniane przez tą akcję od wielu lat. Od tego się zaczęła w ogóle cała akcja w Australii, jak dobrze pamiętam. Tak, tak. Tam było dwóch dżentelmenów, którzy postanowiło coś z tym zrobić i atrybutem mężczyzny jest zarost, więc symbolem wąsopadu jest zarost. Jak widać, mnie niestety Bozia nie wyposażyła w szybko rosnące włosy, więc mam ich troszeczkę mniej. Ten wąs jest mój, własny, naturalny. Ale widać. Myślę, że nie jest to może taki sumiasty wąs, szlachecki, sarmacki, ale jest. Na razie. Akcja trwa miesiąc i przez ten miesiąc mam zamiar tego nie golić. Wracając do poważnych spraw. Atrybutem mężczyzny jest wąs i to jest symbol męskości, dlatego na akcji te wąsy są takim logo rozpoznawalnym. Kobiety mają różową wstążkę, mężczyźni mam nadzieję, że już z czasem będzie wąsopad, czyli ten wąs będzie kojarzony z profilaktyką onkologiczną właśnie mężczyzny. Rozmawiamy o trudnych nowotworach, wbrew pozorom o nowotworach, które są kontrolowane. Przepraszam, co to znaczy nowotwory kontrolowane? Ja jak słyszę nowotwór, to raczej się boję, a nie myślę o tym, żeby go kontrolować. Znaczy, bać się powinien pan, panie redaktorze, i każdy mężczyzna codziennie o tym, że coś takiego, że może się wydarzyć. Ideą całej akcji jest poprawa świadomości mężczyzn o tym, że te nowotwory ich również mogą dotyczyć. Nowotwór nie wybiera ani młodych, ani starych, ani bogatych, ani biednych, ani ładnych, ani brzydkich. Nowotwory się zdarzają i statystycznie one się pojawiają. Nowotwory prostaty już wszyscy mniej więcej mężczyźni wiedzą, że muszą z psem iść do urologa i to jest bardzo ważne. PSA jest markerem nowotworowym, który pozwala nam w porę wykryć ryzyko raka prostaty. I z tym plus do urologa rozpoczynamy diagnostykę raka prostaty. Już sporo mężczyzn wie, sporo kobiet wie. Właśnie, przede wszystkim chyba kobiety się tym interesują i to kobiety ciągną facetów za uszy do lekarza. Panie redaktorze, cel uświęca środki. Akcja w tym roku, w szczególności jeśli chodzi o raka jąder, jest też skierowana do kobiet, bo to kobiety dbają o swoich mężczyzn. Proszę, chce pan doktor powiedzieć nie wprost, że to kobiety częściej wiedzą, co tam się święci, niż my, faceci, którzy co najwyżej dbamy o własną higienę. Rak jąder dotyczy tych mężczyzn w wieku, w którym zaczynają się kontakty seksualne. I umówmy się, że nie wszyscy mężczyźni wiedzą, że te jądra trzeba sobie badać. Nawet mężczyźni wiedzą, że kobiety muszą sobie badać piersi, muszą chodzić na cytologię i ta świadomość nawet w mężczyznach w Polsce jest. Natomiast rzadko który mężczyzna wie, że oprócz tego, że jądra się ma, to w nich mogą się pojawiać komórki nowotworowe. Mało tego, te nowotwory pojawiają się w młodym wieku. U osób w wieku od kilkunastu do 44-45 lat to jest ten taki wiek, w którym one są najczęściej. To nietypowo, bo nowotwory raczej atakują starszych ludzi częściej niż młodych, a tu jest na odwrót. Tak, to jest taki specyficzny nowotwór zarodkowy. O tyle niebezpieczny, że bardzo szybko się rozwija. On się pojawia w młodym wieku, u osób starszych już się w zasadzie nie pojawia, ale u osób młodych on się pojawia i niestety bardzo szybko rośnie i daje bardzo szybko przerzuty. Jest to nowotwór bardzo szybko i agresywnie rosnący, ale to co ważne, jeśli w porę zostaje wykryty, wyleczalność tych nowotworów sięga nawet 100%. Więc bardzo ważne jest czas uchwytu tego. Z kolei dostępność do jąder jest bardzo prosta i tak naprawdę wąsopad, czyli urolodzy, wszyscy co mówimy w czasie listopadu, to jest po to, panowie, bierzcie jajka w swoje ręce i je badajcie. Zróbcie to raz na miesiąc, raz na jakiś czas. Są dwa jądra, więc tak naprawdę one są symetryczne. Jeśli wykryje pan, panie redaktorze, jeśli wykryje mężczyzna coś w jednym jądrze, czego nie ma w drugim, powinien pójść do urologa. On go zbada, zrobi USG i można wcześniej wykryć nowotwór, który może się zdarzyć. I idea wąsopadu jest po to, żeby tą świadomość u mężczyzn podnieść. Oczywiście kobiety wbrew pozorom, które są nauczone pewnej profilaktyki już od wczesnych młodych lat, też każą mężczyznom iść. Starsze panie wysyłają do nas mężczyzn z psem. Chcielibyśmy, żeby te młode dziewczyny też mówiły, kochanie, do urologa albo kochanie, zbadaj się. Przygotowaliśmy takie ulotki, które mają przypominać o tym, w jaki sposób to robić. Także reasumując, wąsopad to jest święto poświęcone zdrowiu onkologicznemu mężczyzny. To jest czas, w którym my urolodzy i Stowarzyszenia Kapitan Światełko i wszyscy, którzy są zaangażowani w tą akcję, a jest to akcja robiona już trzeci rok
i coraz większy rozmach, coraz więcej ma siły napędu, coraz więcej o tym się mówi i chodzi o to, żeby coraz więcej ludzi o tym mówiło, że trzeba badać sobie jądra, trzeba chodzić do urologa, bo jest prostata i zdarza się nowotwór i w jądrze, i w prostacie i trzeba być świadom tego, że może trafić na ciebie, na mnie. Dlatego musimy być świadomi, że trzeba to badać, diagnozować, bo jest szansa wykryć to w początkowej fazie, a wykryte nowotwory w początkowej fazie w zasadzie już teraz są wyleczalne. Wyleczalne. To jest bardzo ważne. To bardzo dobra wiadomość, czyli nic tylko się badać. Badajmy się sami, a ewentualnie jak ktoś o tym nie pamięta, to dobrze jak mu jego kobieta przypomni i pogoni go do lekarza jak trzeba będzie. Ja myślę, że powinna go pogonić do tego, żeby się samemu zbadać, albo powinna wziąć to w swoje ręce, jeśli chodzi o... Dosłownie. Również dosłownie. Badając jądra, bada się prosto. Trzeba je dotknąć, pomacać. Jeśli wykryjemy coś w jądrze, coś innego, twardego, niekoniecznie bolesnego, jeśli te jądra różnią się od siebie, to najprościej pójść się poradzić fachowca. Jest badanie USG, jest badanie palpacyjne, gdzie my tych jąder już trochę zbadaliśmy, mamy świadomość, co to może być. I prosto wykryć nowotwór, prosto wykluczyć sprawy inne, które też się zdarzają. Natomiast dopóki tego nie będziemy robić, tak naprawdę możemy zostać zaskoczeni przez nowotwór, który jeśli w porę nie zostanie uchwycony, naprawdę jest niebezpieczny i może zabić. To trzeba mieć świadomość. Tegoroczna akcja w Kędzierzynie Koźle zaczęła się od tego, że siatkarze ZAKSY wystąpili w spocie, który promuje całą akcję. Czy to przypadek, że akurat przewodniczącym Rady Nadzorczej ZAKSY jest dr Olejnik i czy to przypadek, że siatkarze ZAKSY w tym roku są ambasadorami tej akcji? O tym, dlaczego jestem w Radzie Nadzorczej, nie będziemy tu dyskutować. Porozmawiamy o tym, że jako urologowi, który zaangażowany jest w Movember już któryś rok z rzędu, jako urologowi, który zna problem nowotworów, szczególnie problem niedoceniany albo jeszcze niezauważany, czyli problem raka jąder i diagnostyki raka jąder, wydawało mi się, że idealnym osobą, która jest dużo bardziej ode mnie wiarygodna, gdzie ci siatkarze są rozpoznawalni, dla których ci siatkarze dla wielu młodych ludzi są osobami, które są wiarygodne, które mogą przenieść dużo więcej informacji jak ja. Ja jestem w stanie powiedzieć to każdemu, który do mnie przyjdzie. Siatkarz w czasie Movemberu, jeśli ta informacja pójdzie w eter na meczach, podczas różnych spotkań, na przykład w Galerii Odrzańskiej Ogrody i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te media społecznościowe chcemy przekazać i idea, żeby ambasadorami byli siatkarze, jest idealna, ponieważ to są młodzi ludzie, młodzi chłopcy, którzy są w tym wieku, w którym zdarzają się nowotwory. I on, jego wypowiedź naszych siatkarzy jest dużo bardziej wiarygodna, a z kolei są bardziej, przemawiają do młodych ludzi, dużo bardziej niż ja, który siedzi w gabinecie i tak naprawdę młodzi chłopcy mówią, mnie to nie dotyczy, to jest problem mojego dziadka, może ojca, ale tak naprawdę nie mój. Ale tu widzimy, że niestety rak jąder dotyczy właśnie tych młodych ludzi. I wydaje mi się, że siatkarze są idealnymi ambasadorami, bardzo rozpoznawalnymi. Nasz trener FFE mówi o raku prostaty i jest też wiarygodny. A wąsa miał niestety sztucznego, ale za to jakiego pięknego. Sztuczny, ale z klasą. Dokładnie. Czyli tak, wąsa zapuszczajmy bądź nie, ale przede wszystkim badajmy się, ratujmy swoje życie, możemy uratować zdrowie, życie. Wystarczy się co miesiąc, co jakiś czas badać. Tak, trzeba to robić regularnie. Wąs jest symbolem. Wąs ma intrygować, wąs jest symbolem męskości, a to dotyczy, problem dotyczy męskich organów, czyli jąder, prostaty. Oczywiście tych problemów jest więcej, natomiast chcielibyśmy wchodzić z tą akcją powoli, pokazywać te rzeczy najbardziej newralgiczne. Jak pan redaktor słyszy, raki jąder dotyczą młodych ludzi, którzy nawet nie mają świadomości, że on może jego dotyczyć. Także panowie, badamy się. Panie, badajcie swoich mężów, ewentualnie wysyłajcie, jak są wątpliwości, do urologów. Takie jest motto tego wszystkiego. Nie da się zaskoczyć, nie da się zabić przez to, co można wyleczyć. No to panie doktorze, musimy kończyć, bo lecę się zbadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.